przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado i szanowni kibice ŁKS-u. Otóż pierwsze zdanie. ŁKS wierzę, że ŁKS nie jest dodatkiem do gruntu. Drugie zdanie. Platforma nie chce ratować ŁKS-u. Otóż chcę również powiedzieć to, o czym wiem na pewno i chciałabym rozwiać znów kolejny raz Państwa tutaj wątpliwości. Działanie aktualne władz miasta nie jest działaniem przedreferendalnym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pomoc ŁKS-owi datuje się co najmniej od miesięcy wiosennych. Sama w tym uczestniczę jako ŁKS-ianka. Nie wyobrażałam sobie. Wyobrażałam sobie, że można dopuścić do zapaści ŁKS-u. I to nie są działania z listopada i grudnia. To są działania od wiosny. To są działania takie, które dzisiaj kończą się projektem uchwały, której Państwo nie chcieli przegłosować na poprzedniej sesji. Musimy uwierzyć prezydentowi. Musimy uwierzyć tym, którzy sformułowali ten projekt. Musimy absolutnie później sprawdzać i patrzeć na konsekwencje. Proszę uświadomić sobie jeszcze raz. Bankrut, istniejąca firma, istniejąca spółka nie może prowadzić rozgrywek. Na niej ciążą olbrzymie długi. Po to było robiony audyt, po to, żeby wiedzieć, jak faktycznie wyglądają finanse spółki. Nowy podmiot prawny jest niezbędny. Nowy podmiot prawny przejmuje prawo prowadzenia rozgrywek. Mówię to w imieniu zawodników trenera Chojnackiego i wspaniałych zawodników drużyny. Oni nie na próżno grali bez pieniędzy do końca rozgrywek zimowych. Oni chcą grać na wiosnę i chcą zostać w tej drużynie. Przecież wiadomo, że oni mogą być kupieni każdego miesiąca, każdego dnia. Oni chcą tu zostać, ale muszą mieć gwarancję, że będą normalnie grać w drużynie wiosennej i że będą traktowani poważnie. Ze zgrozą usłyszałam zdanie w Radzie Łódź, w sobotę rano z ust przedstawiciela Platformy, że nowy podmiot prawny nie uzyska zgody na prowadzenie rozgrywek. Jest to nieprawdą, absolutną nieprawdą. Są dokumenty, są dzisiaj w posiadaniu prezydenta, w posiadaniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, że tenże podmiot prawny ustanowiony dzisiaj otrzymuje prawo do rozgrywek i przejmuje wszystko na siebie, a więc proszę nie tworzyć historii nieprawdziwych. Jasne jest, że podmiot, który przybędzie, musi mieć jakiś tam biznes, ale znów nie wierzę, żeby Państwo w postaci prezydenta, pana Szydlewskiego, siedzących tutaj starych działaczy ŁKS-u, tworzyli sobie na głowę coś takiego, że nagle zniknie cała infrastruktura sportowa i że będą tam hipermarkety. To jest przecież nienormalne, żeby coś takiego sobie na głowę postawić. Wyobrażam sobie, że będzie nowy stadion, wyobrażam sobie, że będą boiska również dla młodzieży i będą tak, jak to kiedyś było, dalej infrastruktura sportowa. Oczywiście musi tam być na przykład hotel sportowy, który będzie zarabiał, który jest bardzo potrzebny dla Atlas Areny i dla ŁKS-u. A że będzie jakaś tam jeszcze sieć handlowa, no to prawdopodobnie może być, bo trzeba nie tylko z tego żyć. A więc jeszcze raz apeluję do Państwa, myślcie o przyszłości. Myślę o tym, że kibice ŁKS-u na Was czekają. Myślę o tym, że połowa Łodzi jest związana z ŁKS-em i również nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że dzisiejszym działaniem chcemy skonfliktować ŁKS z Widzewem. Dlatego też była ta druga uchwała przygotowana, ażeby Widzew nie wyobrażał sobie, że tylko i wyłącznie interesujemy się jednym klubem. Mówię to w imieniu własnym i tych, którzy kochają sport. Nie byłabym tutaj, gdybym kawał życia nie poświęciła sportowi. Jeśli się kocha sport, to naprawdę nie robi się tego rodzaju rzeczy, które są tu czynione, a więc rzucanie wszelkich możliwych kłód, żeby faktycznie temu klubowi nie pomóc. Jeszcze raz apeluję, niech że przejdą te wszystkie uchwały i żeby tenże ŁKS i ludzie patrzący na nas i słuchający nas wyszli zadowoleni, usatysfakcjonowani i szczęśliwi. Tego wszystkim życzę. Bardzo proszę o podjęcie stosownego stanowiska pozytywnego i uwierzmy tym, którzy będą podpisywać umowę z inwestorem. A inwestor koniecznie musi zostać, niechże on się w którymś momencie odpowiednio ujawni i czyni to, co do niego należy zgodnie z uzasadnieniem uchwały. Dziękuję bardzo.